Zaśpiewamy teraz kolejną pieśń. Powstańmy. Chciałem zachęcić nas, abyśmy w krótkich modlitwach podziękowali Bogu.
Niech to będzie nawet tylko jedno zdanie wypowiedziane, ale niech jak najwięcej ust odda chwałę Bogu. Możesz powiedzieć: Boże, dziękuję Ci, że mnie zbawiłeś. I to już będzie wyrażona chwała dla Boga, że w taki publiczny sposób podziękujemy Bogu. A więc w krótkich takich modlitwach podziękujmy Bogu. Boże Ojcze, dziękujemy Ci, że nas tu zgromadziłeś, że dałeś nam możliwość, abyśmy się tutaj wszyscy spotkali i chwalili imię Twoje. Dziękujemy Ci, że sprawiasz, że wzrastamy, sprawiasz, że spotykamy innych, którzy mają jakiś klucz i przekazują nam to i otwierają nam oczy jeszcze bardziej na Twoją wiedzę, Ojcze. Prosimy Cię, abyśmy mogli spokojnie wrócić do domu, aby nasze rodziny, które czekają na nas, a którzy nie zawsze mogą tutaj uczestniczyć, aby też w ich sercach obudziło się Twoje słowo i aby zechcieli uczestniczyć razem z nami w tym zdarzeniu. Dziękuję Ci za wszystko, dziękuję Ci, Ojcze, że jesteś, dziękuję Ci za Twojego Syna, na którego czekamy przyjścia chwale. Amen. Ojcze kochany, chcemy Ci podziękować, Ojcze, za Twoją wielką miłość, za Twojego jedynego Syna, który oddałeś, aby nas ratować. Dzięki Ci jesteś Bogiem wielkim, miłosiernym i łaskawym. Dziękujemy Ci, że się tutaj w tym małym gronie zebraliśmy. Chcemy Ciebie wielbić każdego dnia, ale naszym życiem, naszym przykładem, taki jak Ty, Jezu, nam dałeś, żebyśmy miłowali taką miłością, Jezu, jak Ty umiłowałeś nas. Dziękujemy Ci. Dziękuję, że mogłam tutaj być w tym zgromadzeniu. Poznaj braci i siostry, które Cię też kochają i wybrali Ciebie. Dzięki, Panie, za wszystko. Pobłogosław, Ojcze, nasze rodziny. Spraw i dotykaj ich serca, żeby ukochali Ciebie. Pociągaj ich swoją miłością, Ojcze, żeby wybrali, żeby nie zginęli śmiercią wieczną, bo świat idzie ku zagładzie. Spraw, Panie, żebyśmy byli narzędziami, żebyśmy kierowali, a przede wszystkim, żebyśmy ich miłowali takimi, jakie oni są, bo oni nie znają Ciebie. Dzięki Ci, Panie. Jeszcze raz pobłogosław to zgromadzenie i pobłogosław braci, tych, którzy tutaj nie mogli przybyć. Spraw, Panie, którzy są chorzy fizycznie, ale szczególnie, że są chorzy duchowo. Ty jesteś mocą, który dałeś swojemu Synowi. On ma moc wyzwolenia nas z naszych grzechów. Bo Jezus powiedział, jeśli Was Syn wyzwoli, prawdziwie wolni będziemy. Dlatego ufamy, że każdego dnia możemy zwyciężyć każdy upadek. Dlatego oddajemy się w Twoje ojcowskie ręce i w Twoje, nasz ukochany Jezu. Amen. Boże Ojcze, Wszechmogący na wysokim niebie, chwała chwałnie, które spełnia Tobie na niebiosach. Także i my tutaj zgromadzeni pragniemy, Ojcze, oddać Tobie cześć i chwałę. I prosić Cię, Ojcze, o błogosławieństwo dla tej naszej malutkiej zgromadzonej tutaj trzódki Twojej, ale także na wszystkich braci i sióstr zgromadzonych w dniu dzisiejszym, a także tych, którzy uczestniczyli w pieniądze w dniu wczorajszym. Abyś, Ojcze, pobłogosławił, żeby te malutkie grona tych słabych ludzi, tych malutkich, tych zniszczonych przez życie, Ojcze, światłość Twoja niech będzie widoczna poprzez nich, chwała Twoja niech się objawia poprzez nich, niech to grono wiernych braci powiększa się każdego dnia. Niech jak najwięcej ludzi, Ojcze, przyjdzie do Ciebie, prosi Ciebie o zbawienie, o uwolnienie z grzechu. Ojcze, daj, aby jak najwięcej ludzi przyszło. O nich prosimy, o nich Ciebie, Ojcze, błagamy. Pomóż, pomóż im, pomóż nam wytrwać, doczekać końca, zobaczyć spełnienie Twoich obietnic, Ojcze. O to Cię prosimy, wysłuchaj nasz, Ojcze, przez Jezusa Chrystusa, Syna Twojego. Amen. Amen. Dziękujemy Ci, Boże, za to, że wyciągnąłeś nas z tego świata, że możemy być w Twoim doskonałym planie zbawieni, że możemy być nazywani córkami, synami Twoimi. Dziękujemy Ci, że to wszystko się dokonało przez Twojego Syna, nie z nas, ale to dzięki Tobie, Boże. Dziękujemy Ci za to, że mogliśmy się tu zgromadzić.
Dziękujemy Ci za naszych przewodników, którzy to zorganizowali. Dziękujemy Ci, Boże, za to, że możemy się spotykać w pokojowym kraju, gdzie nie mogą tego tak naprawdę w Chinach spotkać się normalnie i muszą się w podziemiach spotykać, są prześladowani. Dziękujemy Ci, Boże, za te wszystkie dary i prosimy Cię o błogosławieństwo. Amen. Boże Ojcze, przychodzimy do Ciebie w imieniu Twojego Syna, Jezusa. Dziękujemy za tę krew, którą przelał 2000 lat temu. Prosimy Cię o błogosławieństwo każdego dnia, a jednocześnie prosimy Cię o to, żeby takie spotkanie dziś mogły się odbywać. Błogosław takim jak my, ale również takim, którzy nie mieli dane poznać prawdy. Amen. Amen. Wszemogący Boże Jahwe, Ciebie wielbię, wysławiam. Dziękuję Ci, że zbawiłeś nas przez Jeszua Mesjasza, że możemy być Twoją własnością. Dziękuję Ci, że mogliśmy zgromadzić się tu na święcie Paschy, na święcie wspominania dzieła odkupienia człowieka i także dzisiaj na tym zgromadzeniu szabatowym. Tak prosimy, abyś dał możliwość organizowania takich spotkań, abyś dał możliwość, żebyśmy mogli się zgromadzać, spotykać, wspólnie rozważać Słowo, uczyć się z Niego. Do Ciebie należy całe bogactwo ziemi, więc dla Ciebie nie ma problemu, aby dać nam salę, aby dać miejsce na zgromadzenia, aby dać jakąś jedną małą salkę w tej całej Warszawie. Ty, Boże, możesz tym pokierować. Ty możesz dać takie miejsce, abyśmy mogli organizować spotkania. Prosimy Ciebie o to, aby mogły przychodzić kolejne osoby, aby mogły być zapraszane, aby mogły poznawać Twoje Słowo, aby się mogły nawracać i aby wkrótce z tych kilkunastu osób mogło być tu kilkadziesiąt albo i jeszcze więcej, bo wierzymy, że gdy będziemy głosić Twoją Ewangelię, gdy będziemy Tobie służyć zgodnie ze swoim powołaniem, darami, to będziemy mogli budować tą Twoją budowlę, to Boże Królestwo w sercach wierzących, w sercach ludzi. Prosimy Cię o to. Prosimy Ciebie o Jarka, który był tu wczoraj, a który dzisiaj nie może tu być. Ty widzisz, jakie ma problemy w swoim życiu. Ty dopomóż mu poukładać jego życie. Prosimy, Boże, o takie sytuacje. Proszę Ciebie o żonę Szymona, której tutaj dzisiaj jest, aby i ona mogła też tu kiedyś przyjść. Proszę o też inne osoby, które tu miały być, a które nie dały rady. O męża Agnieszki, która tu miała przyjechać. Prosimy też o te osoby, które miały problemy ze zdrowiem i tu nie dotarły, aby gdy będą kolejne takie spotkania, a wierzymy, że będą, to aby te osoby, które dzisiaj nie dotarły, mogły tu przyjść i aby to grono Twoich dzieci na tym terenie, w centralnej Polsce mogło się powiększać, aby mogło być coraz więcej ludzi, którzy chcą poznawać Twoje Słowo, którzy chcą słuchać Twojego Słowa, rozważać je, napełniać się nim, którzy chcą być posłuszni Tobie, iść Twoją drogą. O to Ciebie prosimy, Boże, abyś Ty dotykał Warszawy, okolicznych miast i miejscowości, aby ta dobra nowina mogła się rozchodzić po tym kraju i dotykać coraz więcej serc ludzkich. O to Ciebie prosimy w imieniu Mesjasza Jeszuły. Amen. Amen. Myślałem, że też powiem coś na taki temat krwi, co ją symbolizuje w Biblii, ale więcej czasu zajęło to, co wcześniej przygotowałem, więc może to będzie na jakieś kiedyś kolejne spotkanie. I tak w ogóle widzę, że jest taka duża potrzeba właśnie rozważania Słowa i nauczania Słowa, że różne tematy są, które, nad którymi się zastanawiamy i które dobrze by było właśnie tak z Biblii je po prostu rozważać, nauczać, ale właśnie może da Bóg, że będzie taka możliwość, że będzie się można jakoś zgromadzać i zgłębiać Boże Słowo. Bo tego na pewno potrzebujemy, aby się z Bożego Słowa uczyć. Zaśpiewam jeszcze jedną pieśń na zakończenie. I tą pieśnią zakończymy. Może tą pieśń Prawda o Biblii.
Niech ta prawda o Biblii głośno zabrzmi w Warszawie, w okolicznych miastach. Amen. Teraz mamy poczęstunek.